Cześć, siemano. Better Soul Set wraca po 3 tygodniach przerwy. No, niestety ze względu na trochę brak czasu, skomplikowaną sytuację na Celeście, a do tego jeszcze brak stałej ekipy do robienia bossów, troszeczkę się projekt rozjechał, ale dzięki temu postanowiłem, że skomasujemy sobie 3 tygodnie w jednym odcinku, ponieważ w pojedynczych nie byłoby za bardzo czego pokazywać. Dlatego, i jeszcze żeby wam to wynagrodzić dodatkowo, dzisiaj postaram się troszeczkę podsumować te półtora miesiąca zmagań z bossami i zastanowić się nad tym, co warto za, jakie bossy warto bić, jakie mniej i dlaczego. Przez ten czas zbijaliśmy przede wszystkim goldy i goldy, mogę wam na dzień dobry już powiedzieć, warto jest zabijać. Na goldy chodzić się opłaca. Dlaczego? Otóż z goldów zawsze macie 12 lub 16 gold tokenów. W zależności czy zrobicie portal Vancrachnum, czy Svargrund lub Zao. No bo wiadomo, czy zbijemy 3 czy 4 bossy, z każdego wypadają 4 gold tokeny plus jakieś creature produkty. 700k do 1kk profitu mniej więcej się robi, a można je zrobić w jakieś 25-30 minut. Także jak najbardziej warto, okejka dla goldów. Dalej, grave'y. Tu zaczynają się schody. W tym momencie ceny itemków, które lecą z grave'ów, czy berskina, czy innych itemów, tego helmetu również, mega już spadły, dlatego bicie grave'ów coraz mniej się opłaca. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze przynoszą nam profit. Dodatkowo mamy szansę na Final Judgment, który chodzi około 20kk, więc też to mogłoby nieźle nasz stan konta zasilić. No ale szansa jest niestety mała, mi do dzisiaj jeszcze nie wypadł. Ja osobiście chyba chwilowo przynajmniej zarzucę robienie grave'ów, no bo nawet silver tokeny w tej chwili już są tak tanie, że lepiej je kupić niż dropić. Poza tym lecą też z wielu innych bossów, które można robić na co dzień, więc silver tokenów i tak nam nie zabraknie, a to główny powód do robienia grave'ów jak dla mnie. Przejdźmy sobie dalej do Zelosa, który też był w miarę regularnie zbijany, przynajmniej w styczniu. Jeśli chodzi o Zelosa, drop, czyli te wszystkie gemy, tokeny, crystal coiny, które z niego wypadają, zazwyczaj pokrywają nam co najmniej pokrywają nam waste'a, które musimy zrobić, żeby ubić bossa. A do tego mamy szansę na jakiś Galea Mortis, Toga Mortis, Shadow Cola czy Bow of Cataclysm. Więc myślę, że Zelosa jak najbardziej warto jest zrobić i raczej nigdy nie wyjdziecie na tym na minus. Tak samo zresztą jak czy bossy na arenie, czy finał aren. Tam również z samych gemów, z samych tokenów wyjdziecie co najmniej na zero, a zazwyczaj raczej na profit. Plus do tego macie szansę na złote itemy, czy to z areny jakiś Living Wine Bowl, Winterblade, Summerblade, Shoulderblade i tak dalej. Czy z finału aren jakiś Shadow Call. I tak dalej. Także jak najbardziej te bossy jest warto robić. Co do Leydena, też uważam, że warto, bo o ile jeśli nie wypadnie nam Elven Mail, to możemy mieć lekki waste, czy być na zero. No o tyle Elven Mail leci w miarę często, więc myślę, że tego bossa warto sobie zbijać jako daily bossa, bo można go zrobić nawet w 2 czy 3 osoby bezproblemowo. Dalej przejdźmy sobie do bossów Vengot. To są bossy, które na ten moment są według mnie chyba najbardziej profitowe. Niestety najrzadziej je robiłem, bo nie miałem po prostu za bardzo teamu, żeby je regularnie zbijać. Natomiast generalnie robi je znacznie mniej osób niż choćby grave'y. Dlatego te itemki, które z nich wypadają, znacznie lepiej trzymają na ten moment cenę. Dlatego myślę, że warto na nie chodzić, bo czy Fabulegi, czy Ghost Chestplate, czy Ghost Backpack nadal kosztują powiedzmy 6, 10, 12 kk przynajmniej na Celeście, więc to, a wypadają relatywnie często, więc myślę, że tutaj warto się udać.
i osobiście to planuję. Dalej przejdźmy sobie. Warzony 4 do 6. Jeśli ktoś ma punkty zrobione z tasków, jak najbardziej myślę, że warto, wtedy będzie praktycznie zawsze na proficie. Jeśli mamy iść tam za suspicious devices, tu zaczynają się schody, no bo w zależności od cen device'ów, no to możemy wyjść po takiej serii warzonów na lekki minus, jeśli nic nam nie wypadnie. No, ale jeśli wypadnie nam coś z gnomseta, za to jesteśmy tak do przodu. Także ryzyk fizyk, myślę, że próbować warto, może nie codziennie, ale raz, dwa w tygodniu jak najbardziej zachęcam. Powiedzmy sobie też o takich bossach, które traktujemy po prostu, ja przynajmniej traktuję jako daily bossy, czyli Scarlet, Doom, Oberon czy Ulu. Przede wszystkim Doom i Scarlet, które możemy zrobić bez problemu solo. I zazwyczaj w sumie robię je solo. Jak najbardziej opłaca się. To są dwa bossy, które zawsze się opłaca. Bo jeśli nie gemy, jeśli nie jakieś crystal coiny, to nawet jakieś tam creature producty, jakieś tam małe, mniej warte itemki typu jakiś teramantyl i tak dalej, jak najbardziej waste'a zawsze nam zwrócą, a do tego praktycznie zawsze zrobią nam profit. Do tego jakieś giant ruby, giant gemy, to też dodatkowo podbija nam z tych bossów profit. No i przede wszystkim szansa na złote itemy, czy to cobra itemy, czy lion itemy z drumy. No wiadomo, ceny każdy sobie na markecie może sprawdzić. To jest wiadomo, jeśli ktoś ma pecha, spadnie mu cobra club czy lion hammer, no to ma szczęście w nieszczęściu, bo jest to praktycznie nic nie warte. No ale jak popatrzymy sobie już na przykład lion sponge helm, czy terra, czy cobra hood, czy cobra rod, czy Lion, Wand, tak dalej, no to tutaj te ceny wyglądają znacznie lepiej, no i można się już całkiem fajnie obłowić, jeśli nam się oczywiście poszczęści. Dlatego to jest dla mnie to są dwa daily bossy, które staram się zrobić codziennie, jeśli oczywiście nie zapomnę, ale praktycznie codziennie są przeze mnie zbijane. No i zostaje nam Oberon i Ulu. Jeśli chodzi o Oberona, jeśli mamy mały level, no to szczerze, to jest, jeśli pójdziemy na Oberona i nam się nie poszczęści, no to jesteśmy w plecy, bo tam nic nie wypada. Chyba że mamy całą ekipę, którą będziemy sobie zbijać drogę, wtedy lot z drogi nam powinien tego waste'a zrekompensować. No, poza tym Oberon, no to albo książka, tak zwana Falcon Spellbook, który jest nic nie wart, bo nie da się go użyć, oczywiście mówię o almanaku. No, jeśli mamy mega farta, to wypadnie nam coś falconowego, no może poza Falcon Clubem, który jest również nic nie wart praktycznie. No, co do Ulu, Ulu mega się opłaca, również możemy zrobić je w 3-4 osoby spokojnie. No wiadomo, najlepiej pójść w 5, żeby po prostu waste był jak najmniejszy, wtedy profit jest dużo lepszy. Same creature producty, czy grzywa, ręka, to już fajny proficik nam mogą wygenerować. Do tego mamy szansę na Rainbow Necklace, czy te Uji Gamulet, które już co prawda nie są tyle warte co kilka miesięcy temu, no ale nadal 1,5-2 kaka powinny nam wygenerować profitu. Więc myślę, że jak najbardziej warto. No i jeśli chodzi o takie podsumowanie bossów, na podstawie moich obserwacji mniej więcej tak to wygląda. I też tego się mniej więcej będę trzymał, czyli będę starał się częściej niż przez ostatnie 3 tygodnie robić. Przede wszystkim goldy, robić węgoty, no i jak będzie okazja, wszystkie pozostałe bossy, o których teraz wspomniałem, może za wyjątkiem grave'ów. No i podsumujmy sobie może to, co się tak naprawdę wydarzyło przez te 3 tygodnie. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na 47 kaka plus 1525 tibia coinach, które dostałem od widzów. Oczywiście za wszystkie coiny mega bardzo dziękuję za wsparcie projektu. I przez te 3 tygodnie udało się zarobić około 24 kaka. Co prawda z tych 24 kaka, mniej więcej 20 kaka to Cobra Hood, który w tym momencie już prawdopodobnie widzieliście na ekranie, że ostatnio wypadł. No,
ale tak jak mówię, nie miałem za bardzo czasu i ekipy, żeby robić regularnie bossy, więc nie było ich dużo. Mimo wszystko, dzięki farcikowi ze skarletki, 24kk nadal fajnie zasila nam budżet. Oprócz tego wpadło jeszcze 425 Tibia coinów od widzów, których listę powinniście widzieć gdzieś tutaj na ekranie, się powinna przewijać. Więc oczywiście wszystkim, którzy wspierają projekt, serdecznie jeszcze raz dziękuję. No i podsumujmy sobie może całość. Na ten moment mamy jakieś 70kk w gotówce. Znaczy, w gotówce to dużo powiedziane, ponieważ w gotówce mam jakieś 30kk w tym momencie. Oprócz tego mam 30kk wystawione na markecie w postaci właśnie tego Cobra Hooda, jakieś gold tokeny, silver tokeny, Teurgy Gamulet i jakieś tam inne mniej wartościowe itemki. No ale reasumując, to jest około 30kk powinno się tam w tym momencie znajdować. No i oprócz tego około 10kk mam w locie, no bo coś tam w międzyczasie też expiłem, więc coś tam jeszcze troszeczkę wpadło. No ale sprzedawanie lota oczywiście zrobimy sobie na koniec miesiąca i podsumujemy sobie cały miesiąc. No i łącznie mamy 1950 Tibia coinów od widzów, co w przeliczeniu po średnim kursie daje nam, myślę, jakieś 50-51kk, no ale zaokrąglimy sobie to na razie w dół i powiedzmy, że to jest 50kk, czyli łącznie mamy już jakieś 120kk na Soul Secika, co wygląda naprawdę nieźle. I co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej pierwszego Soul i temu. Brakuje nam jeszcze jakieś, myślę, 50-60kk, już powinno się coś udać wyhaczyć na ryneczku. Także jest blisko, idziemy do przodu. No i mam nadzieję, że już w marcu uda nam się kupić pierwszy Soul itemek. Tego po prostu nie mogę się doczekać, bo na pewno mega ułatwi mi on giereczkę. No i to w sumie wszystko, co miałem przygotowane dla was w tym odcinku. Oczywiście, jeśli jesteście ciekawi, jak się projekt będzie dalej rozwijał, no to jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Chociaż wiem, że duża większość z was już go subskrybuje, ponieważ na streamach padło dużo pytań odnośnie tego, gdzie kolejny odcinek Soulseta. No i oto jest. No i oczywiście, jeśli odcinek się podobał, no to łapa w górę. Jeśli się nie podobał, bo twierdzicie, że mówię głupoty, no to łapa w dół, bylebyście nie pozostawali obojętni na moją paplaninę. No i napiszcie też w komentarzu, co ewentualnie chcielibyście zmienić w formie tych odcinków. No i też, jakie są wasze propozycje co do bossów, które powinienem zbijać w miarę w ramach tego projektu, bo być może na przykład pominąłem jakieś bossy, które warto na przykład zbijać codziennie, czy tam od czasu do czasu, bo są w miarę profitowe. Oczywiście wszystkie wasze sugestie postaram się w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu na bieżąco realizować. No i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć, hej!